Cześć, nazywam się Radek Lemmen Stępień, znacie mnie może ze strony Urban Express Łódź. Witamy na festiwalu online. Dlaczego online? Niestety wiadomo, sytuacja zmusiła nas do tego, że nie możemy się z Wami spotkać na żywo, chociaż bardzo na tym ubolewam, ale możemy zrobić Wam parę spacerów online i zapraszamy do pierwszego, czyli 7 klatek schodowych. Pierwszą klatką i najlepszą moim zdaniem w Łodzi, najpiękniejszą, jest tak zwana Królowa Klatek. Dlaczego Królowa? Jedna z nielicznych kręconych okrągłych klatek w Łodzi, często nazywana tak przez fotografów. Mieści się ona w dawnej kamienicy Izraela Poznańskiego na ulicy Legionów 32. Jej forma jest tak cudowna, że nawet aparatem w komórce można zrobić świetne zdjęcie. I dlatego jest to tak bardzo oblegana przez fotografów i miłośników Łodzi. Informacji na temat historii tego obiektu jest w internecie, więc można się tylko domyślać, że sądząc po formie tej klatki, ktoś miał naprawdę dużą wyobraźnię, żeby to zaprojektować. Klatka, jak widzicie, mocno zakręcona. Do niedawna klatka była dosyć dostępna, co skutkowało tym, że gościła bardzo często ludzi bezdomnych, nie pachniało tam za świetnie, wręcz strasznie. Ostatnio założono tam ogrodzenie z domofonem, więc jeżeli będziecie chcieli uwierzyć tą klatkę albo odwiedzić, to zapraszam na moje spacery, ponieważ ja mam swoje sposoby. Co ciekawe, druga klatka po drugiej stronie jest dosyć inna, chociaż też świetna w formie, metalowa, taka w stylu fabrycznym. I to jest dosyć ciekawe, że każda klatka na tym miejscu jest inna i wyjątkowa w formie. Co ciekawe, mało znana fabryka jest na podwórku tej kamienicy. Jak wejdziecie sobie na podwórko, tam jest taka knajpa, kaczma, raz na wodzie, raz pod wozem. I ta prawa część koło tej knajpy jest dawną fabryką. A jak będziecie wracać z podwórka, zwróćcie uwagę na dosyć mocno zniszczone kafle w kolorze niebieskim w bramie kamienicznej. I jak poszukacie dobrze, to znajdziecie sygnaturę twórcy tych pięknych kafli w tym przejściu bramowym. Kolejną klatką, którą chciałbym Wam pokazać, jest klatka pod adresem Piotrkowska 86, kamienica zwana kamienicą pod Gutenbergiem. Dlaczego pod Gutenbergiem? Ponieważ w tej kamienicy przed wojną mieściła się redakcja pierwszej gazety w Łodzi. Jest to moim zdaniem najbardziej często fotografowana kamienica na ulicy Piotrkowskiej. Co ciekawe, że mało kto wie, że na klatce schodowej tej kamienicy możemy znaleźć przepiękne witraże. Odnowione niestety, ponieważ oryginalne witraże nie przetrwały do naszych czasów. Ciekawostką jest to, że ludzie, którzy odtwarzali klatkę schodową, postawili na naturalność, ponieważ jak zajrzycie nam do tej kamienicy, to widać takie przebitki dawnych malowań klatki schodowej, dawne kolory sufitów. I to nie jest tak, że te miejsca zostały
niedokończone. Tylko to był świadomy zabieg ludzi, którzy odnawiali tą klatkę schodową, żeby pokazać oryginalne malowanie tej klatki. I moim zdaniem wygląda to bardzo fajnie. Tylko minusem jest to, że po czasie okazało się, że materiały użyte do tej odnowy nie przetrwały próby czasu, ponieważ już mamy ślady odpadającej farby lub ślady wandalizmu na tej klatce schodowej, ponieważ parę szybek już jest uszkodzonych. Niestety też są na witrażach wlepki klubów piłkarskich. No i jak widać na zdjęciach, niestety sami łodzianie nie szanują swojego dziedzictwa i tego, co mamy pięknego w naszym mieście. Klatka pod adresem Mieracza 4 wydaje się taką standardową klatką, jeżeli chodzi o klatki w Łodzi. Kształt ma dosyć często spotykany, czyli mamy zabytkowe kafle na parterze kamienicy i w dalszych piętrach. Mamy taki, nie wiem jak to nazwać, ale to jest taki zdobny element na samym początku klatki schodowej. Często w tego typu kamienicy można było spotkać budkę, w której urzędował gospodarz, który wpuszczał do kamienicy. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś w dawnych czasach, nawet na ulicy Wschodniej, była taka sytuacja, że był pan, który wpuszczał do kamienicy i dzięki temu klatki schodowe i ogólna przestrzeń lokatorów nie była niszczona. Narodowicza 2. Narodowicza 2 to jest adres, który jest po prostu dla miłośników detali, klatek schodowych, po prostu miejscem obowiązkowym w Łodzi. Nie jest trudno tam się dostać, ponieważ klatka jest dosyć mocno chroniona przez samych lokatorów, ponieważ z racji tych detali i tych smaczków, które są w tym miejscu, lokatorzy sami pilnują tego, żeby ludzie postronnie wchodzili tam i nie niszczyli pewnych elementów. Tu znajdziemy dwie klatki schodowe. Jedna klatka schodowa jest też jakimś unikatem, jeżeli chodzi o skalę Łodzi. Nie jest zbytnio dużo tego typu. Czyli mamy kamienicę z windą przy Piotkowskiej, przy samej Piotkowskiej. Na podwórku znajdziemy smaczki. Znajdziemy sygnaturę mozaiki, która jest na podwórku. Znajdziemy dźwig, który obsługiwał taką prozaiczną rzecz jak ułatwienie dla lokatorów, które polegało na tym, że węgiel, który został zrzucany do komórek, można było za pomocą dźwigu wciągnąć na podwórko, żeby łatwiej było go wnieść do domu. Co jeszcze możemy znaleźć na tej kamienicy? Mamy też zabytkową klapę, którą można znaleźć w rogu podwórku. Mamy cegłę klinkierową, która można spotkać w niewielu miejscach w Łodzi. I mamy kolejną klatkę. Mamy też klatkę prostokątną, kręconą. W formie ona jest naprawdę fajna. Tylko wyobraźcie sobie, jaki to jest wysiłek dla lokatorów codziennie po czterech piętrach spacerować z zakupami czy po prostu z pracy po takiej ilości pięter bez windy. Może dla fotografów albo pasjonatów to jest mega ciekawostka, ale no podejrzewam, że lokatorzy nie są z tego powodu szczęśliwi. Adres Włóczańska 23 znalazłem przez przypadek w ciągu ostatnich miesięcy. Na początku nie spodziewałem się dosyć dużo o tej klatce i tej kamienicy, bo z zewnątrz wygląda dosyć niepozornie. Mieści się blisko skrzyżowania z ulicą Zieloną. Okazało się, że po wejściu do klatki schodowej mamy taką mocno mroczną klatkę, ponieważ
oświetlenie jest dosyć znikłe, jak widzicie na kadrach, ale fajne do zobaczenia jest te piękne w kształcie okienka na klatce schodowej. Jak się spojrzy przez to okienko, ja na początku tego nie zauważyłem, to można dostrzec, że za tym okienkiem jest druga klatka. Można gdybać, że to jest klatka, która była przeznaczona na służby. Jest metalowa, jest bardzo wąska. W tym momencie nie ma już dostępu do niej. Teraz mamy Gdańską 42, kamienica bardzo piękna z zewnątrz. I to jest taki przykład patrzenia na pewne miejsca po obrazku. Ponieważ jeżeli spojrzymy z ulicy, ta kamienica wydaje się bardzo zadbana, piękna, jeżeli chodzi o detale, wydaje się odnowiona. Jednak jeżeli wejdziemy na podwórko i wejdziemy do klatki schodowej, to oprócz pięknych aniołkowych witraży, które się ostały z dawnych lat, możemy znaleźć ślady, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, wandalizmu, czyli napisy typu RTS, ŁKS, napisy obrażające ludzi, którzy tam mieszkali, namalowane przez postronne osoby lub osoby po prostu dzieciaków. No i to jest taki niefajny kontrast, jeżeli chodzi o właśnie klatki schodowe, że z jednej strony mamy piękne witraże, piękne okienka zdobione, do których kiedyś ktoś się bardzo przyłożył. Na samym szczycie mamy wielkie, półokrągłe okno z pięknym witrażem, też z motywami dziecięcymi, ale te ściany, które widzimy w drodze na samą górę, są no niestety smutnym aspektem tak właśnie takiej dostępności kamienic i dostępności klatek schodowych. Jak będziecie pod tym adresem, zwróćcie uwagę na bramę. Brama jest dosyć ciekawa, ponieważ znajdziemy taką małą tabliczkę z nazwą wytwórcy tej bramy. I to jest też taki fajny detal z dawnych czasów. Sztellinga 1 przez 3 to jest wyjątkowy adres, jeżeli chodzi o moje miejsca ulubione w Łodzi. Jest to klatka niebieska, klatka, ja nazywam ją niebieską, klatka szpitala, który został założony przez Izraela Poznańskiego razem ze swoją małżonką. Klatka jest w dawnym szpitalu, który został założony przez Poznańskiego dla ludności żydowskiej. Co jest ciekawe w tym budynku? Wszystko. Architektura korytarzy jest przepiękna. Piękne łuki i inne detale. Ciekawostką też jest również to, że Jan Moll, doktor medycyny, przeprowadził tam w tym szpitalu pierwszą operację na otwartym sercu. Obecnie szpital jest opuszczony, czyli opuszczony, ale pilnowany. Mam nadzieję, że ten remont w końcu dojdzie do skutku, ponieważ no, miejsce ewidentnie jest tego warte. No, sama klatka pokazuje, jak piękny jest ten budynek, a to jest tylko mały wycinek tego, co można zobaczyć w tym budynku. No ale miejmy dobrą nadzieję, że na fali remontu w naszym mieście, które pięknieje, ten budynek też odzyska blask. A teraz klatka, którą nazywam zieloną klatką. Klatka z ulicy de facto zielonej. Dlaczego zieloną? Ponieważ malowanie tej klatki jest głównie delikatnej zieleni. Przepiękny przykład formy modernistycznej. Przepiękny przykład modernizmu w Łodzi, który jest bardzo często spotykany w pewnych rejonach Łodzi.
Nie każdy ten styl lubi, ale trzeba przyznać, że formy, które reprezentuje modernizm, są dosyć ciekawe. Jak widzicie, mamy zielone, ciekawe malowanie. Mamy bardzo ciekawą formę klatki z fajnymi kaflami, posadzkami, więc dlatego chciałem Wam to pokazać. Pałac Hertiga. Pałac Hertiga mieści się na rogu ulicy Piotrkowskiej i Radwańskiej. Przepiękna klatka schodowa z pięknymi malowaniami odtworzonymi jakiś czas temu. Piękne sufity, piękne detale na balustradach. Zarazem mam jeden sekret, że jeżeli chcecie wejść sobie zobaczyć tą część tego pałacu, wystarczy zapytać o ubezpieczenie, ponieważ ten pałac obecnie jest siedzibą Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta. Jedynym sposobem, żeby zobaczyć to na żywo, to trzeba po prostu tam pójść, zapytać o ubezpieczenie i wtedy możecie sobie zobaczyć te piękne malowidła. Teraz się trochę zakręcimy i zaczniemy od adresu Piotrkowska 40. No niestety ta klatka w tym momencie jest niedostępna, ponieważ całkiem niedawno zaczął się tam remont. Z tego co słyszałem, to prawdopodobnie będzie tam jakiś rodzaj hostelu albo hotelu. Klatka, którą widzicie, była przeznaczona dla służby, dlatego jest taka wąska. Tak jak wcześniej mówiłem, klatki dla służby były bardziej oszczędne w formie, ale w tym przypadku jednak ta klatka pokazuje, że ta forma również może być atrakcyjna na zdjęciach czy na filmach. Mam nadzieję, że po remoncie każdy z Was będzie mógł obejrzeć tę klatkę na żywo i jestem sam bardzo ciekawy, jak ona będzie wyglądała po remoncie. Mówiąc o klatkach schodowych w Łodzi, można by mówić, było przez parę godzin dobrych. Niestety no, czas nas ogranicza, więc musimy skupić się na tych najciekawszych, często subiektywnych, bo to jest mój wybór jakby dla Was. Ale adresem, który nie mogłem ominąć, jest adres Struga 28. To jest kolejna kamienica, do której bardzo ciężko wejść. Ja tam wszedłem dzięki pani, która administruje tym obiektem. I bardzo dobrze, że ciężko tam wejść, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednich przypadkach, często są ślady po prostu wandalizmu na takich klatkach schodowych. A ta klatka jest wyjątkowa dlaczego? Bo to jest jedyna klatka, w której znajdziemy motyw maków w Łodzi. Pewnie jest to dla Was zaskoczeniem, ale jak widzicie na zdjęciu, te maki wyglądają przepięknie, są odmalowane, więc dlatego lepiej, żeby ta klatka nie była tak dostępna, ponieważ mogła być zdemolowana. Jeden z ostatnich adresów to jest tak trochę przewrotnie, nie do końca klatka, bo klatka jest dosyć średnio ciekawa, też modernizm, ale bardzo prosty, ale ciekawostka jest obok tej klatki, czyli w windzie. Kamienica ma 3 piętra, ale jak wejdziemy do tej windy, możemy sobie odpocząć.
I na koniec perełka, jeżeli chodzi o łódzkie klatki schodowe. Miejsce, które walczyłem, żeby tam wejść, zrobić zdjęcia od dobrych paru lat. W końcu się udało. Jak widzicie na zdjęciu, oczywiście było warto. Willa braci Alartów. Braci Alartowie byli fenomenem, jeżeli chodzi o łódzkich fabrykantów, ponieważ, jak wiadomo, Łódź jest miastem czterech kultur. Mieliśmy społeczność żydowską, niemiecką, polską, rosyjską, a tu nagle Francuzi przyjechali robić biznes w Łodzi. Ta piękna willa mieści się na Wróblewskiego, zaraz koło elektrociepłowni nieczynnej już EC2. I jak widzicie po zdjęciach, piękny witraż z oryginalną sygnaturą. To nie jest witraż odtworzony, to jest piękny witraż oryginalny. Od czasów początku tej willi. I mimo tego, że willa jest dosyć mocno zapuszczona, ale plany są ambitne i żeby ta willa wróciła do użytkowania i zdecydowanie należy się jej odzyskanie tego blasku.